Czerniawie trwa budowa nowego depteka. Została zrobiona nowa tężnia, ławki, leżaki oraz nowe nasadzenia, tak żeby to miejsce mogło być miejscem dla całych rodzin. Oficjalne otwarcie nastąpi 1 października. Bardzo ważna inwestycja dla Czerniawy, dla nas. Czerniawa przez wiele lat troszeczkę podupadła. Świeradów kwitł, działo się dużo, natomiast w Czerniawie nie było właściwie żadnych większych działań. Uzdrowisko, które kiedyś było popularnym miejscem leczenia chorób układu oddechowego, ma szansę na ponowny rozkwit i przyciągnięcie turystów. Jest to niesamowita atrakcja. Już w tej chwili widać, że bardzo atrakcyjne będzie to miejsce w Świeradowie dla turystów i dla mieszkańców. Tężnia, której nie mamy tutaj, ani w Czerniawie, ani w Świeradowie. Niesamowicie piękna konstrukcja tej tężni. Piękny park na wzniesieniu, obsadzony przeróżną roślinnością, między innymi też rododendronami. Piękne alejki, które są wspaniałą alternatywą dla spacerujących, niekoniecznie po terenach leśnych. Do tego mamy potok. Naprawdę polecam go zobaczyć, szczególnie polecam osobom, które też mają małe dzieci, które dla rodzin, które chcą spędzić czas na łonie natury, a czasami wiadomo, że z takimi maluszkami trudno jest je utrzymać. Woda dla dzieci jest wielką atrakcją. Jest to potok, który płynie w obiegu zamkniętym. Bardzo często przyjeżdżam w te okolice, ponieważ są przepiękne. Natomiast to, co się teraz dzieje, uważam, że to jest naprawdę, można powiedzieć, punkt w dziesiątkę. Te tężnie, mam brata niepełnosprawnego, który z chęcią naprawdę tutaj, nawet teraz ze mną jest, gdzie poszedł właśnie na chwileczkę sobie popatrzeć. Więc serdecznie dziękuję za taką inicjatywę, że w ogóle wyszła z gminy Świeradów. Czerniawa i deptak, oprócz tego, że będzie to miejsce do spacerów, do odpoczywania, do korzystania z tego naszego strumienia, to jeszcze wybudowaliśmy tam taki ala mały amfiteatr. Będziemy chcieli tam organizować wydarzenia kulturalne, jakieś koncerty, występy, jakieś być może niewielkie teatry uliczne, więc na pewno będzie to miejsce bardzo atrakcyjne z wielu względów. No i oczywiście nasza salamandra, przewodnie zwierzę tego deptaka, zakuta na kilku kamieniach i przygotowujemy zabawę dla dzieci właśnie, gdzie salamandra będzie przewodnikiem, będzie oprowadzała dzieci po naszym parku, po naszym deptaku, będzie opowiadała o Czerniawie. Także jeszcze chwilkę i myślę, że na otwarciu już wszystko się okaże, wszystkie tajemnice tego miejsca się odkryją. Jest bardzo dużo turystów, jest bardzo dużo ludzi, którzy przyjeżdżają do tego ośrodka tutaj urody też na rehabilitację, także myślę, że po tych rehabilitacjach same spacery, odpoczynek, usiąść tutaj koło tego, to jest też bardzo dobra sprawa, nie? Myślę, że powinna, nawet moim zdaniem mogłaby być większa, jeżeli byłaby taka możliwość, nie? Jeszcze jakiś może park zabaw dla dzieci koło tego, nie? Jakieś stoisko takie dla piesków, żeby mogły się czegoś napić, jakieś wody, nie? No myślę, że bardzo dobra inicjatywa, że miasto się postarało, nie? Oczywiście całe to zadanie nie powstałoby bez wielkiego udziału moich pracowników, pana Wojtka Cieleckiego i pani Moniki Hajny. Uważam, że ich zaangażowanie, szczególnie pani Moniki, jest przeogromne w realizacji tego zadania. Czerniawa Zdrój była jednym z najmniejszych uzdrowisk w Sudetach. W 1973 roku została połączona administracyjnie i uzdrowiskowo ze Świeradowem, od którego dzieli ją zaledwie 2 km. Dla Echo24 Anna Stańczak.